Chciałbym mieć maskę Vadera. Siema ludziska, dzisiaj sobie nagramy kolejne Mówisz Co Gram. Z rzędu wybrałem sobie komentarz: zagraj Borussia Dortmund, Manchester City. Taki mecz zagramy. Wiem, że więcej lajków miał komentarz tej osoby, która poprzednio była w ostatnim filmie. No ale nie będę dwa razy pod rząd tej samej osoby brał. Na pewno cię kiedyś jeszcze wybiorę, spokojnie, nie ma w ogóle żadnego problemu. Ale no dobra, no co, zaczynamy, do dzieła. Borussia Dortmund, Manchester City. Gram na Signal Iduna Park i gram oczywiście Manchesterem City. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na pewno za tydzień, w przyszłym tygodniu, pierwszy film, jaki wyjdzie, to będzie draft online. Był już jeden draft na moim kanale, bo też widziałem, że piszecie właśnie, żebym nagrał draft. Draft już był na moim kanale. Co ja robię? Ej, zagapiłem się, lol. Był na moim kanale w dniu premiery FIFA, ale wtedy odpadłem chyba od razu po pierwszym meczu. I potem już nie grałem. Uwaga, David Silva, świetne przerzucenie do Aguero. Aguero wygrał walkę o piłkę. Aguero, strzał z daleka, jest gol, ale tu był chyba spalony. Albo faul, nie wiem. Chyba spalony. Czy to był znowu spalony? Tak jest. Aguero po prostu urodzony na spalonym dzisiaj. Łukasz Piszczek ładnie tutaj zastawił się przed Fernandinho, który nie doszedł do piłki. I Borussia będzie tworzyła akcję od nowa. Ładnie teraz wyszliśmy z tego ataku. I Zabaleta wyprowadza kolejny atak. Tutaj trochę naciskany, ale mamy piłkę. Ładnie teraz Clichy tutaj zrobił Gündogana, które przy piłce, ale Borussia ładnie tutaj nas kryje. Nie będzie tak łatwo zaatakować. Przerzut na drugą stronę boiska do Zabalety. Zabaleta, David Silva. Silva! Popatrzcie, jaka bramka. Jest 1-0, świetne. Oczywiście strzały z daleka w tej FIFA są po prostu wyborne. I mamy 1-0. Zobaczcie, jaka akcja, tu Silva przyspieszenie, był szarpany za koszulkę, pobiegł. No i obrońcy nie nadążali. Ładny strzał z lewej nogi i mamy 1-0. No takie mecze mnie możecie dawać, no kurde. Zero problemów, za niedługo jakąś Polskę by się przydało nagrać. Dawno coś nie było polskiej reprezentacji u mnie. Ładnie Kevin De Bruyne teraz ogarnął, gdzie pójdzie podanie. I czy tu jest, tak jest, tu jest znowu spalony Aguero. Tak jest, znowu spalony. Wyszła piłka, ale czy tutaj... Tak, sędzia jest drobiazgowy. Tutaj był faul, nieczyste zagranie. Atak na De Bruyne. Atak na De Bruyne'a i leci kolejny atak. David Silva, ale teraz źle się obróciłem. I uwaga, bo Aubameyang będzie przy piłce, ale ładnie tutaj ubezpieczał Kompany. Borussia taka trochę śnięta. Widzimy, że nie grają tak, aż tak dobrze. Nie za bardzo w ogóle atakują mnie, co mnie bardzo cieszy. Chociaż w końcówce no mogą przecież, zaskoczyć mnie. Tak jak to zrobił Chelsea, jak to zrobiło Chelsea w ostatnim meczu. Uwaga, De Bruyne! Czy Aguero naprawdę znowu stał na linii? Nie. Słuchaj, Aguero, my się musimy jakoś dogadać. Coś jest dzisiaj nie tak. Ty chyba mnie nie lubisz, ziomek. Co jest z tobą? Ładne, teraz minięcie. I tutaj uwaga, piłka do Fernandinho. Fernandinho. Tu trzeba zwolnić, pójść do środka. Borussia podąża za piłką, ale nie atakuje. Świetnie mi idzie dzisiaj znowu. Touré, uwaga, Touré! Ładny strzał z daleka. No wiemy, że Touré potrafi strzelać z daleka. Ładne teraz wyprowadzenie piłki przez Łukasza Piszczka. I będzie kontra Borussii Dortmund. Uwaga, Aubameyang jest bardzo szybki. Podanie do Royce'a, równie szybkiego. I jeszcze Kagawa. Tak, jest. Obity został mój zawodnik. I będzie rzut rożny dla Borussii Dortmund.
Znowu rzut rożny, mój piłkarz nie opanował piłki. Łapie jednak Hart. Ryzykowne teraz wypuszczenie piłki, ale będzie kontra. Uwaga, jest Yaya Touré. Do Aguero, który tym razem nie był na spalonym. Uwaga! Uwaga! Chciałem ładnie przelobować nad bramkarzem. Tu chyba był faul. Tu był podwójny faul. Ale gramy dalej? Nie gramy dalej. Co tu się dzisiaj dzieje? Ja pierdzielę. Aj! Chciałem przelobować piłkę, ale Łukasz Piszczek dzisiaj idealnie po prostu czyta moje zagrania, czy tu nie było faulu. Znowu skosiłem kogoś, czy to nie... Nie, wstanie. W poprzednim meczu już na samym początku skosiłem dwóch zawodników Chelsea, którzy musieli zejść z boiska. Moja agresywna gra po prostu nie zna granic. Ładnie mi tu idzie, ładny dribbling, płynnie przechodzimy między rywalami. Teraz już nie płynnie, bo Weigl zabrał nam piłkę. Kagawa, co pokaże nam Borussia? No widzimy, że Borussia jakaś taka troszeczkę słaba. No nie radzą sobie najlepiej. No ale na pewno zaatakują, na pewno. Był strzał. Bardzo niecelny, bardzo słaby. Czy tu nie było? Nie, nikogo mi nie nabili. Nasza piłka i będzie koniec pierwszej połowy. Sędzia na pewno teraz odgwiżdże. Ja myślałem, że to był faul. Co jest? Gramy, ale dobra, gramy dalej. Gündogan. Mkhitaryan. No i za blisko bramki. Uwaga, uwaga. Jezu święty, co tu się dzieje? No, pod koniec Borussia pokazuje, co potrafi. No i tu musi być gwizdek. Tak jest, koniec pierwszej połowy. Prowadzimy 1-0. Po pięknym golu Dawida Silwy. No proszę, zszedł Kagawa, wchodzi Gonzalo Castro. Czy to aby na pewno jest dobra zmiana? Chciałem zrobić Piszczka, ale nie, nie. Dzisiaj jego po prostu się nie da... O, on sam się zrobił. Okej, okay. Tak może być. Yaya Touré. Touré, chciałem ładnie przydryblować. Ale Borussia zaczyna się chyba rozkręcać. Zaczynają czytać grę. My tutaj teraz szarpiemy Schmelzera, ale... No, stracił piłkę. No, Touré. Touré podał nie tam, gdzie chciałem. Zaczyna się troszeczkę kopanina. Tak, to jest kopanina przez duże K. Aubameyang, co pokaże? Co pokaże? Ładne podanie. Teraz, no co się dzieje? Ja chcę podać do mojego zawodnika, a oni jakoś tak nie za bardzo chcą ze mną współpracować. City jakieś takie nijakie, ale uwaga, tym razem już Aguero nie jest na spalonym. Aguero. Aguero. Uwaga, jaki strzał i mamy 2-0. No znowu piękna bramka, no w stylu angielskim, z daleka. Dwa z przodu. Zobaczcie, jaki atak teraz Aguero. Tu ładna sztuczka, zrobiłem obronę i nie cackałem się, po prostu oddałem strzał z daleka. Aguero słabszą nogą, lewą, umieszcza piłkę w siatce. Uwaga, zobaczcie teraz, co się wydarzyło. Ale nie trafił Mkhitaryan, gdzie wyszedł Hart i była dobra sytuacja. Hart trochę jakby spanikował. Ale ogrywamy tutaj ładnie Borussię. Zobaczcie, znowu taki sam podobny strzał jak wcześniej Aguero. I tu chyba nic nie będzie, ale wykopują zawodnicy Borussii. Uwaga, David Silva, strzał z daleka i nad poprzeczką. No idzie nam dobrze, całkiem dobrze nam dzisiaj idzie. Tak jest, ale w przyszłym tygodniu, jak mówiłem, nagram draft. Przez online. Mam nadzieję, że nie odpadnę znowu w pierwszej rundzie. Jak nagrywałem, a czy nie nagrywałem, jak grałem sobie sam jakiś czas temu, to doszedłem do drugiej rundy, do drugiego meczu i tam odpadłem. Bo naprawdę jest ciężko w drafcie. Zresztą jeżeli gracie, to wiecie, inni youtuberzy, z tego co widziałem, też odpadają dość szybko. No draft to nie jest łatwe. Łatwy tryb, uwaga, Yaya Touré! Broni jednak bramkarz Borussii. Teraz nic z tego. No Sterlinga mi tu nie zrobisz, panie. Ładnie gramy, ładnie, ładnie, ślicznie teraz rozgrywamy piłkę. Fernandinho, czy będzie strzał z daleka? Nie będzie, ale zobaczcie, jak
przejmujemy łatwo piłki, ale też łatwo tracimy. Ława, Silva! No jest totalny napór Manchesteru City. Manchesterem City się gra faktycznie dość łatwo. Mogłem zagrać Borussią, może byłoby trochę ciężej. Chociaż kto wie. Byłem ciekaw, jak gra City. Bo jeszcze chyba Manchesterem City w tej FIFA nie grałem. Chyba że z kimś u siebie w domu. Ale tak sobie nie przypominam. No powiem wam, że przydałoby się nagrać jakiś Bayern. Jakiś mecz Bayernu, na przykład, nie wiem, z Realem czy coś. Też taki mecz na szczycie, a potem po następnym Mówisz Co Gram zacznę wybierać takie słabsze mecze już. Że będę grał słabszą drużyną z lepszą. Albo na przykład dwie słabsze. To już mówię, zostawiam w waszych rękach, w waszych komentarzach. Za późno trochę ta sztuczka. Zresztą Dawid Silva już jest trochę zmęczony. Pytanie, czy robić zmiany? Bo gra się znowu dobrze mi tymi zawodnikami, co już są. Aguero nie był na spalonym. Sędzia, proszę, nie gwiszcz. Nie gwiszcz, bo na pewno nie było spalonego. Uwaga, Aguero! Zobaczcie, jak wykiwał teraz bramkarza. I mamy 3-0. Łatwy, znowu przyjemny mecz. Prawdopodobnie wygram do zera, no bo chyba nic mi tutaj nie grozi. Powtórkę miałem puścić. Trudno. Tu był faul i chyba będzie Marco Reus, tak jest, Marco Reus będzie uderzał z takiej dość niebezpiecznej pozycji. Jak to rozegrają? Uwaga, oaj, Reus strzela, ale to nie jest Leo Messi. Oj, odskoczyła piłka, ale zobaczcie, Anglicy twardo walczą o piłkę. Nie ma straconych piłek, ale znowu jest rzut wolny z podobnej pozycji, tym razem trochę bliżej. No powiem wam... No tu może Reus już strzelić. No chyba, że przekombinują znowu. Nie, strzela Reus, no i w bramkarza. Mógł to posłać nad murem. Ale nie wyszło mu to i bardzo nas to cieszy. Uwaga, Reus strzela. No teraz zaczynają trochę zagrażać nam zawodnicy Borussii, ale dalej nic z tego. Podanie do Dawida Silwy. Dawid Silva, zobaczcie! Poprzeczka. No mogliśmy dobić teraz Borussię. Fantastycznie dzisiaj gra City. Początkowo nie mogłem wyczuć Aguero, ale już potem... Potem po prostu było... Był cud, miód i orzeszki. Idzie kontra Borussii. Ja nie robiłem żadnych zmian. Moi zawodnicy są troszeczkę zmęczeni, ale uwaga, uwaga, uwaga! Czy będzie bramka? Nie będzie bramki. No tym razem mi się upiekło. Znowu słupek. Borussia mogła tutaj strzelić nawet dwie bramki. Albo i więcej. Gdyby Reus wykorzystał rzuty wolne i nie byłoby tych słupków, no trochę szczęścia też dzisiaj mam. Bo aż tak strasznie łatwo nie było. Aguero, będzie strzał! No! Zasłonięty był bramkarz, myślałem, że się uda, ale nie udało się. No i taki będzie koniec meczu. Będziemy mieli 3-0. Koniec meczu. Dobra, dzięki wam bardzo za ten mecz. Znowu fajny, przyjemny mecz. Jak się was po prostu słucham i wybieram te najlepsze mecze, to po prostu jest idealnie. Piszcie w komentarzach, jaki następny mecz mam zagrać i oczywiście następny film to będzie draft w przyszłym już tygodniu. Mam nadzieję, że wygram ten draft, chociaż kij wie, jak to będzie z moją formą i że jakaś fajna paczka wypadnie, bo dawno, dawno, dawno już naprawdę nie miałem dobrych paczek. Ostatnie dobre paczki to był ten Robben, co mi wypadł. A potem nic, posłucha, otwierałem paczki już naprawdę bardzo wiele razy, dwa razy nagrywałem, a oprócz nagrywania to już w ogóle dość dużo tego było i nic, naprawdę nic kompletnie nie wypada. Ale dobra, FIFA uczy cierpliwości, tak było z Azardem, który mi wypadł i zapoczątkował te wspaniałe paczki, także zostaje po prostu czekać i grać. Dzięki wam bardzo za oglądanie, widzimy się w następnym filmie, do zobaczenia, na razie!